Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie multimedialnych słuchawek Art AP59. Te słuchawki będę testował dla portalu wideotesty.pl, dlatego też pełna recenzja ukaże się właśnie na tym portalu. Z tego względu dobrze śledzić Facebooka, ponieważ rzucam tam linki do recenzji z mojego kanału, a także te, które robię na wideotesty. Tym sposobem pozostajecie zawsze na bieżąco i niczego nie przegapicie. Natomiast same słuchawki, jest to konstrukcja multimedialna posiadająca mikrofon na przewodzie. Co do regulacji głośności, no nie wiem czy jest, zaraz zobaczymy, ponieważ jedne słuchawki, które testowałem od Arta, miały taki napis, natomiast żadnej regulacji nie było. To sobie za chwilkę zweryfikujemy. Te słuchaweczki, moi drodzy, występują w kilku kolorach, między innymi są czarne, białe, niebieskie, chyba czerwone. Oficjalna cena to 59 zł, czyli taka średnia półeczka budżetówki. Natomiast kupić je można już za chyba 30 pary nawet. A więc słuchawki typowo na każdą kieszeń. Powiem wam, że miałem okazję je przymierzyć. Oczywiście nie słuchałem jak grają, ale przymierzyłem je sobie w MediaMarkcie i zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. No cóż, za chwilę je rozpakujemy, rzućmy jeszcze okiem, co tutaj producent nam podaje z tyłu. Są idealne do słuchania muzyki, gier i zastosowań multimedialnych. Regulacja głośności, ok, czyli jednak jest. Trwała i wygodna konstrukcja, z tym się akurat zgodzę, ponieważ jak mówiłem, miałem okazję przetestować przez chwilę. Długość kabla 1,8 m, czyli ok. Na dole mamy specyfikacje techniczne, średnica membran 40 mm, impedancja 32 ohmy, pasmo przenoszenia standardowe 20 Hz do 20 000 Hz, czułość 102 dB, długość przewodu oraz rodzaj wtyczki mini jack 3,5 mm. No cóż, to by było na tyle, a teraz sobie te słuchaweczki zobaczmy jak wyglądają faktycznie. Ok, opakowania zewnętrznego się pozbyliśmy, teraz trzeba jeszcze otworzyć ten kartonik wewnętrzny, aby wydobyć same słuchawki. Dobrze, słuchawki wyjęte, w środku jeszcze mamy króciutką instrukcję, bardzo podstawowa, dosłownie jedno zdanie. Przejdźmy od razu do kabla, 1,8 m, zobaczcie, kabel w tym przypadku mamy na dwóch wtykach mini jack, wtyk słuchawkowy, wtyk mikrofonowy, pozłacany nawet, a tutaj, moi drodzy, mamy mikrofonik oraz regulację głośności przy pomocy takiego pokrętełka. Cały ten przewód jest dość elastyczny, myślę, że powinien być w miarę odporny na uszkodzenia mechaniczne i przewód wychodzi sobie tutaj z lewej słuchawki. Mamy oczywiście oznaczenia słuchawek, lewa, prawa, model słuchawek. No i zobaczcie, pałąk mamy pokryty błyszczącym plastikiem. Wnętrze pałąka nie ma żadnej gąbeczki, jest to tylko taki miękki materiał, gumopodobny i w środku mamy troszeczkę powietrza. Ale słuchawki są generalnie bardzo lekkie, sądzę, że tutaj nie jest wymagana jakaś gąbka. Zobaczymy oczywiście przy dłuższym użytkowaniu, ponieważ w sklepie miałem je na głowie tylko kilka chwil. Regulacja. Regulacja chodzi leciutko. Jest dość szeroka. Jeśli sobie wyregulujemy maksymalnie, to rozszerzają się tak, czyli wystarczająco. To pałąka no, nie robi wrażenia jakiegoś super wytrzymałego, natomiast jest myślę na tyle gruby, na tyle elastyczny także, że powinien takie normalne użytkowanie wytrzymać bez problemu. Same muszle też mamy z błyszczącego plastiku, w tym przypadku białego. No i nauszniki, gąbeczka jest dość miękka, także dość gruba. Pewnie nauszniki nie zakryją całych uszu, ponieważ wnętrza są dość małe i mamy tutaj membrany typu otwartego. No cóż, jak grają te słuchawki, powiem wam niedługo, dowiecie się także, a raczej sami posłuchacie jak one nagrywają dźwięk, no i powiem wam wtedy, czy warto wydać te od 30 do 50 zł na takie słuchaweczki ze średniej półki budżetowej. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i przypominam, że recenzja będzie na wideotesty.pl, dlatego śledźcie mojego Facebooka. Pozdrawiam was, cześć!